Leonie, zostaw mnie! Piąteczka. O, pieniądze! Z ucicka dwie piąteczki. Ajajaj, przegrana. No i co, nieudaczniki? Może wam pomogę? Czarną magią. Ela, czarny od dawna jest już niemodny. Może znajdź sobie dziewczynę? Ludziska, chcecie, żeby Romek znalazł dziewczynę? Dajcie lajka. Raz, dwa, trzy. Super, nie przegapcie tego. Mogę rzucić na ciebie urok, żeby poćwiczyć czarną magię. Wiesz, Czarniecka, ja jestem wierny tylko jednej dziewczynie. Książkom, bo książki są... Wystarczy, albo moja czarna magia zamiotuje. Co to za dziwoląg? Ela, a ty jak zwykle. Ma temperaturę wyższą niż zero, to dziwak. Ale wiesz, że ten gostek nie będzie cię chciał? No chyba, że z moją pomocą. Jaką? Czarna magia, zaklęcia, czary, takie tam. A ty znowu to samo? Ja szczerze mówiąc to nie wierzę. A powinnaś, tak samo jak pozbyć się tego pryszcza z tyłka. Co? Skąd to wiesz? Skąd? Ja wiem wszystko. Skoro wy nie chcecie, to okej. Tak, więc dwóch pieszych szło z punktów oddalonych od siebie o 12 km, aby spotkać się w tym samym czasie. Jaka będzie odległość między nimi po jednej godzinie chodu? Ela, proszę pani, mam bardzo ważną sprawę. Uczę się czarnej magii, jak zaczarować dziennik, żeby mieć tylko dobre oceny. Ela, czarna magia nie istnieje, ale jedynka w twoim dzienniczku może pojawić się w każdej chwili. Bez magii. Mam tego dość. Jedynka, jedynka, jedynka. Ela, udowodnię ci, że czarna magia nie istnieje. Tak, jasne. Jedynka, jedynka, jedynka. Zamień się w pięć. Jedynka, jedynka, jedynka. Zamień się w pięć. Ela, mówiłaś coś o zaklęciu miłości? Kasia, nie mów, że ty też latasz z tym jednym. Którym? Nowak, 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 Nowak. No ale jest słodki. No Ela, przecież znasz czarną magię. Pomóż mi. Rzuć na niego czar, spotkamy się, a on się zakocha. A może zaczaruje twój mózg? No Ela, Elunia, Elusia, no pomóż mi. Proszę. Dobra, daj mi te zdjęcia. A co to jest? Eliksir miłości. Fuj, ten zapach to raczej jak jakaś antymiłość. Miłość jest ślepa. Miłość, 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 miłość. A co wy tu robicie? A! Czemu nas straszysz? Fu, co to? I czemu tak śmierdzi? Ech, kujonie. Na imię mam Roman Piotrowicz. No dobrze, nudziarzu. Po prostu idź dalej. No dalej, Ela, dawaj. A z tobą co nie tak, Roman? No nieważne. No wylej to na jego zdjęcie szybko. Nic nie zostało. Wszystko jest na nim. No nie. Tylko nie mów, że... Tak. Tak, Katarzyno. Jesteś tak piękna jak moja kolekcja owadów. Fuj, nerdzie. Jesteś okropny. Możesz mnie nazywać, jak tylko zechcesz. Kasia, widzę, że masz nowego chłopaka. Jest taki uroczy. Wy jesteście po prostu zazdrosne, bo w was nikt się nie zakochuje. Oj, moja kochana. Ela! No Ela, napraw to szybko! Zrób coś! Daj mi spokój! Ale ja nie znam formuły na odwrócenie zaklęcia. Jak to nie znasz? Zostaw! Cóż, znam jedno zaklęcie, ale... Zrób cokolwiek! Mam go dość! Ruch!
Romanie Piotrowiczu, proszę oddaj mi moje miejsce. I jeszcze się spotkamy, moja królowo. O! Już dobrze, nikt nie będzie ci przeszkadzał. Dzięki, Julka. A masz! A gdzie Roman? Poszedł? A to co to było? Co to ma być? Nic. Katarzyno, jesteś piękna jak zasuszony motyl w moim pudełku. Co? Chcecie spisać? Dawać mi kasę, Stella! Jesteś równie interesująca, co robienie lobotomii. Kowalski! Pamiętam, jak nazywałeś mnie nerdem! Zaraz odpłacisz za swoje słowa! Miłość jest nieskończona, jak krowie wnętrzności. Słodzicki i reszta brygady. Słuchać mnie! Czarniecka! Coś ty zrobiła! Czarniecka. Teraz już wszystko rozumiem. Czarniecka. Superciwy człowiek, wiesz? A wy? Czemu nie na swoich miejscach? Nie słyszeliście dzwonka? Proszę pani, co się pani tak pruje? Dzwonek jest dla nauczyciela. Wszyscy, siadać! Dobrze, dobrze, po co się tak drzeć? A ty co? Wynocha! Julka kompletnie oszalała, a ten zakochany nerd naprawdę mnie wkurza. On tu stoi i to słyszy. Jesteś tak piękna jak pantofelek infusorii. On czeka nawet pod moim domem. Ja wszystko rozumiem, tylko może to przemyśleć. Jesteś piękna, nie ma co do tego wątpliwości. Dawaj, myśl szybciej! Dziękuję bardzo, ale teraz nie mogę zjeść ani kęsa, sama rozumiesz. To nie jest dla ciebie, daj to Romanowi. To są zaczarowane ciasteczka. O, Kasia, jesteś super, nie jadłam już 2 dni. A ty co, za dużo zjadłaś? Demony! Nie chcę umierać! Nie dotykajcie mnie! Na! Zostawcie! Basia, co z tobą nie tak? Basia, co ci jest? Nie dotykajcie! Zostawcie! Zostawcie! A może ma jej przywalić butem Gucci? Ela, co było w tych ciastkach? No mów! Były zaczarowane. Po prostu przegięła! A kto niby kazał zjeść jej wszystko? A co to za impreza? Po dzwonku? A! Kikimora! Ratujcie mnie! One są wszędzie! Przecież to nie jest Kikimora, tylko jakaś malowana wiedźma. Kikimora? Wiedźma? Wy chyba bardzo chcecie iść do dyrektora. Nie chcę iść do piekła! Co tu się dzieje? Demonie, zostaw mnie! Piąteczka. O, pieniądze! Złocicka, 2 piąteczki. I Ros i Jurek, 8 piątek. Czarniecka, ja cię zabiję!
No i co ja mam zrobić? Nic, już nic więcej robić! Jak to nie chcesz? A niby kto to naprawi? Nie wiem! To tyle. Poszła. Szybko, zbieraj moją kasę! Tak, Stella. Posprzątaj to. Julka, dobra robota! Ale trochę przesadziłaś z tą wiedźmą. Przepraszam, proszę pani, więcej tak nie będę. A pani Johnson, a piątki zostaną? Ross, na pewno dostałbyś piątkę z aktorstwa, ale nie mamy takiego przedmiotu. Proszę pani, a czy my powiemy o tym Eli? To biorę na siebie. Co się ze mną stanie? Dyrektora? Dyrektor mnie wyrzuci, a potem się dowiedzą moi rodzice. Co się stanie? Tu jesteś! Dlaczego tu siedzisz? Idź do klasy, test już się zaczął. Pani Johnson, pani wróciła! Tak się cieszę, tak panią kocham! Uwielbiam pani jedynki, mogę je dostawać każdego dnia! Zaraz dostaniesz, jeśli... Mnie nie puścisz. Gdzie są wszyscy? Jak ich pani wyleczyła? Ela, węgiel aktywny. I tyle. A no tak, węgiel aktywny. Chyba zapomniałam wrzucić to do eliksirów. No dalej, lej na to zdjęcie. Zostaw mnie w spokoju! Co? Pewnie chcecie spisę? Basia, co z tobą nie tak? Może walnąć się w butę Gucci? Butę Gucci.